Cześć, to już piąty odcinek naszej serii Od Zera do PPL-a. Witajcie na kanale Aeroklubu Warszawskiego, witajcie na kanale Captain Speaking. W poprzednim odcinku udało nam się wystartować w końcu po czterech odcinkach, a dzisiaj pokażemy wam manewry podstawowe, zakręty, wznoszenie i zniżanie. Zapraszamy. Zanim znajdziemy się w powietrzu i będziemy wykonywać manewry, to tutaj w hangarze omówimy w bardzo podstawowy sposób działanie sterów, jak i przyrządów. Samolotem, każdym samolotem, sterujemy wokół trzech osi. W samolocie mamy ster wysokości, lotki oraz ster kierunku. W samolocie AT3, w tym konkretnym egzemplarzu, mamy tak zwany szklany kokpit, glass cockpit. Powiedz nam, Sebastian, czym różni się on od klasycznych przyrządów? Szklany kokpit to tak naprawdę inna forma przekazywania pilotowi tych samych informacji, jak w przypadku kokpitu analogowego. Z tą różnicą, że wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu i chyba są bardziej czytelne. Zgadza się. Analogowy kokpit to inaczej klasyczny sześciopak. Pamiętasz, jakie przyrządy wchodzą w jego skład? No, na pewno prędkościomierz, wysokościomierz, wariometr, sztuczny horyzont, żyrobusola i koordynator zakrętu. Zgadza się. Powiemy sobie dwa słowa o najważniejszych przyrządach w locie VFR. Zacznijmy od prędkościomierza. Pobiera on dane ciśnienie całkowite oraz ciśnienie statyczne, wylicza różnicę, z czego ma ciśnienie dynamiczne, czyli tak naprawdę naszą prędkość. Następnie wysokościomierz. Chyba najprostszy przyrząd, jaki mamy na tym samolocie. Mówiąc innymi słowy, barometr, czyli pokazuje nam po prostu ciśnienie statyczne. Następny przyrząd, wariometr, pokazujący nam zmianę prędkości pionowej samolotu. On sobie wylicza różnicę, czy tempo zmiany ciśnienia statycznego. Odbywa się to w taki sposób, że ten prostokąt wskazującą strzałką przemieszcza się w górę albo w dół i pokazuje nam wartość pionowego wznoszenia bądź pionowego opadania. W tym przypadku w stopach na minutę, czasami jest w metrach na minutę, w metrach na sekundę, zależnie od samolotu. We współczesnym lotnictwie głównie korzystamy ze stóp na minutę. Sztuczny horyzont, biała krecha pokazuje linię horyzontu, niebieskie niebo, w miarę proste do odczytania, figurka samolotu czy też symbol samolotu na żółto. Kolejnym przyrządem jest żyrobusola, która pokazuje nam kurs magnetyczny samolotu. Jest napędzana żyroskopem, a dodatkowo w przypadku awarii żyrobusoli, czy też w backupie, mamy busolę magnetyczną, która obowiązkowo znajduje się w każdym statku powietrznym, który jest dopuszczany do lotów w Europie. Zobaczcie, w tym momencie żyrobusola pokazuje nam kurs 174 stopnie. Oprócz tego możemy sobie ustawić tak zwany heading, czyli kurs, którym chcielibyśmy polecieć. Możemy także ustawić sobie kurs do radiolatarni, przełączyć się z GPS-u na Wora. Możemy się zsynchronizować z kursem danej radiolatarni. Natomiast no, nie będziemy wchodzili w tym momencie aż tak głęboko w szczegóły. Został nam jeszcze do omówienia koordynator zakrętu. Tak, dość ciekawy przyrząd, ponieważ sam w sobie składa się z dwóch przyrządów. Schyłomierza poprzecznego, czyli tak zwanej kulki, oraz zakrętomierza, który przydaje się głównie w lotach IFR i pokazuje nam tempo, z jakim ten zakręt pokonujemy, czy tak naprawdę prędkość kątową. Jego wartość referencyjna to jest zakręt dwuminutowy, czyli zakręt, w którym z danym przechyleniem wykonamy 360 stopni w 2 minuty. Na dużych samolotach czasami możemy spotkać zakrętomierz wyskalowany do minut 4, ale to już coraz rzadziej. Chyłomierz poprzeczny, czyli nasza kulka, jest bardzo ważna w wykonywaniu zakrętów skoordynowanych. Jeżeli będziemy wykonywać zakręt, załóżmy w prawo i damy za dużo prawej nogi, kulka ucieknie w którą stronę? W lewo. No właśnie, a jak damy za mało, to będzie uciekać nam w prawo, będzie to wtedy ześlizg. Za dużo nogi, wyślizg, za mało nogi, ześlizg. I kulkę trzymamy cały czas w środku. Ostatnia rzecz, na jaką będziemy zwracać uwagę podczas naszych manewrów, to część sztucznego horyzontu. To przechylenie. Czy przechylenie. Tak, i tutaj zobaczcie, mamy to przechylenie wyskalowane w takiej skali w lewo i w prawo.
każda kreseczka odpowiada 10 stopniom, czy mamy 10, 20, 30. Tutaj ten trójkącik pokazuje nam, że mamy przechylenie 45, a ta kreseczka, że 60. I wygląda to w taki sposób, że ten trójkącik górny pozostaje w miejscu, natomiast ten dolny trójkącik przesuwa się po tej linii w lewo bądź w prawo. I tak jak wcześniej rozmawialiśmy, żeby zakręt był skoordynowany, musimy starać się zrobić tak, aby ten trójkącik i kreseczka pod nim były idealnie pod sobą. Jeszcze jedna ważna rada, jeżeli w jakiś sposób przypadkiem znajdziemy się w chmurze, nie wiemy co się dzieje, trzymamy jeden trójkącik na drugim trójkącie, wtedy mamy pewność, że samolot leci w poziomie. Mamy, jak widzicie, dosyć nowoczesne przyrządy, niemniej w locie VFR musimy skupić się na tym, co widzimy na zewnątrz. Prawda? Dla nas najważniejsze jest maska horyzont. Patrzymy przed siebie, na boki i na podstawie tego, co widzimy, kontrolujemy lot naszego statku powietrznego. No to co? Lecimy. 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 Jesteśmy w strefie TRA-25, jest to strefa Temporary Restricted Area, którą możemy zajmować na żądanie. A pokażemy Wam, jak doskonalić swoje umiejętności pilotażowe. Wykonamy kilka ćwiczeń. Zaczynamy od lotu poziomego na ustalonej wysokości, na przykład 2000 stóp. I pierwszym ćwiczeniem będzie wznoszenie na ustalonej prędkości, czyli ustalimy sobie prędkość około 80 węzłów. Dodamy delikatnie mocy, podniesiemy maskę i wznosimy się do wysokości 3000 stóp. Nie manipulujemy mocą, cały czas mamy stałą moc ustawioną. Prędkość regulujemy sobie pochyleniem nosa, czyli jeżeli zaciągniemy nos do góry, prędkość nam spadnie. Jeżeli opuścimy nos, prędkość zaczyna wzrastać. Dochodząc do ustalonej wysokości, pamiętamy, że na wznoszeniu najpierw opuszczamy maskę, potem dopiero ujmujemy mocy. A na zniżaniu odwrotnie. Najpierw dodajemy mocy, potem opuszczamy maskę. Wyrównujemy lot, patrzymy przed siebie. Jest to lot VFR, więc patrzymy głównie na to, co się dzieje poza samolotem. Nie zostajemy tutaj w środku na przyrządach. Kolejne ćwiczenie to zniżanie. Więc od czego zaczniemy zniżanie, Sebastian? Musimy na początku wyłączyć pompę paliwa, włączyć podgrzew gaźnika. Tak jest, ujmiemy mocy do około powiedzmy 4000 obrotów, niekoniecznie mocy jałowej. I na prędkości 80 węzłów staramy się opadać. Dzisiaj mamy dosyć dobrą termikę, więc musimy tej mocy ująć troszkę więcej, ponieważ powietrze robi swoje i nos wyrzuca do góry. Ważne jest to, żeby cały czas starać się utrzymywać kulkę w środku. Tak jest, kulka w środku, jak dodajemy, zdejmujemy moc, to ta kulka będzie chodzić, więc gdy dodajemy mocy, kulka ucieka w prawo, gdy moc zdejmujemy, kulka ucieka w lewo. Więc pamiętamy o tym, żeby to kontrować. No i po zakończonym ćwiczeniu dodajemy mocy, wyrównujemy. Tak jest, wracamy do lotu poziomego, wyłączamy podgrzew i wyłączamy pompę paliwa. Kolejnym ćwiczeniem, jakie pokażemy Wam dzisiaj, czy kolejnym ćwiczeniem, jakie chciałbym, żeście poćwiczyli, będą zakręty płytkie, czyli zakręty z przechyleniem 10, 20, 30 stopni. Są to zakręty, które wykonujemy w lotach normalnych. Zakręty głębokie pokażemy Wam w innym odcinku o manewrach zaawansowanych. Jeżeli do takiego odcinka kiedykolwiek dojdzie. Myślę, że dojdzie. No więc przebieramy sobie kurs początkowy. Powiedzmy, że w naszym przypadku będzie to 110 tak jest. Stopni, 115 nawet. Lot poziomy 2000 stóp, kurs 120 powiedzmy, żeby było równo. Tak, i rozpoczynamy. Na początku 10 stopni. Staramy się unosić delikatnie dziób, aby nam nie opadał. Kontrolujemy ster kierunku. I teraz tak, patrzymy przechylenie, wysokość, patrzymy na zewnątrz, na położenie maski nad horyzontem i staramy się takie położenie utrzymywać. Niekoniecznie patrzymy na sztuczny horyzont. Nie wszystkie samoloty przeznaczone do lotów VFR będą miały w ogóle sztuczny horyzont na pokładzie, co też trochę utrudnia zadanie. Staramy się nie przyzwyczaić do latania na szklanym kokpicie. Jak najwięcej na zewnątrz, oczywiście przed wykonaniem manewru patrzymy w prawo, czy też w lewo, zależnie od zakrętu, czy ten manewr możemy przede wszystkim wykonać. Wykonujemy pełne kółko 360 stopni. Opanowaliśmy zakręt 10-stopniowy, zwiększamy przechylenie do 20 stopni, kuleczka w środku i kolejny raz patrzymy na zewnątrz, położenie maska, horyzont.
Staramy się utrzymać 2000 stópek, jak to robi ładnie Sebastian dzisiaj. Gdy ten zakręt opanujemy, zwiększamy przechylenie do 30 stopni. I to już jest taki zakręt dość, powiedzmy w cudzysłowie, głęboki. W lotach normalnych raczej zakręty staramy się ograniczać do 25 stopni około. Dochodzimy do kursu, który sobie wybraliśmy. Wyprowadzamy i powtarzamy całe ćwiczenie w lewo. Możemy zrobić kółko jeszcze raz 360 stopni w lewo. I zaczniemy na początku od 10 stopni. Aktualnie 113, zbliżamy do lotowania Wieziorowskich. Od wschodu omijać będziemy D29. Upewniamy się o możliwości wykonania manewru. Następnie zwiększamy przechylenie do 20 stopni. I jest 20 stopni, staramy się utrzymywać kierunek, wysokość i kąt przechylenia. Tak jak widzicie, Sebastian patrzy głównie na zewnątrz, nie patrzy się na przyrządy i ten zakręt jest bardzo stabilny, bardzo ładny. Zwiększamy przechylenie do 30 stopni i poproszę, żebyś wyprowadził z kursem 2.4.0. I będzie 2.4.0. Tak więc kilka stopni przed zadanym kursem zmniejszamy przechylenie i małym przechyleniem już dochodzimy sobie do tego kursu obranego. Jak widzicie, jeżeli mamy ustawione odpowiednie obroty, nie musimy ich wcale dotykać. Tak naprawdę jedną rękę mamy wolną, nie musimy jej cały czas trzymać na przepustnicy. Jeżeli macie ochotę, możecie jak robić. Kolejnym ćwiczeniem będzie zmiana prędkości w locie poziomym. Ustalamy się w locie poziomym na wysokości danej, na przykład 2000 stóp. I zaczniemy od rozpędzania samolotu do prędkości maksymalnej, czyli dodamy moc startową, możemy to robić przez 5 minut. I jak samolot się rozpędza, musimy opuścić nos lekko na dół, aby nie nabierać wysokości. No i tak, samolot rozpędzi się o prędkości maksymalnej, w tym przypadku około 95-100 węzłów. Po czym ujmiemy mocy, tylko musimy zmienić kurs, żeby zostać w strefie TR-25. I może wykonamy lot dla odmiany na małej prędkości. I wykonamy lot na małej prędkości. Czyli jesteśmy w locie poziomym na wysokości 2000 stóp. I co, zaczniemy od czego? Zaczniemy od pompy paliwa, podgrzewu, gazika. I zmniejszamy moc. Zmniejszamy moc. I gdy będziemy zmniejszali moc, samolot będzie chciał nam nurkować, więc unosimy maskę. Tak jest, unosimy maskę, dajemy lekko lewą nogę, żeby kulka została w środku. Prędkość opada, cały czas dociągamy. Oczywiście nie chcemy samolotu przeciągnąć, więc w pewnym momencie dodajemy mocy. I samolot leci bezpiecznie z prędkością około 60 węzłów. Samolot AT3 może spokojnie lecieć z prędkością 60 węzłów bez klap, zanim się przeciągnie. Mówiąc o klapach, następnym ćwiczeniem będzie lot na klapach, na małych klapach, następnie na pełnych klapach. Patrzymy na parametry silnika. Robiąc te ćwiczenia, nie chcemy silnika ani przechłodzić, ani przegrzać. Samolot na klapach zachowuje się inaczej niż w czystej konfiguracji, czy konfiguracji gładkiej. Ma tendencję do pływania. Na małych klapach jest to raczej nieodczuwalne, ale na pełnych klapach już może robić naprawdę dużą różnicę. Czy co, pompa paliwa, Zdejmujemy mocy. Wchodzimy poniżej prędkości wyciągnięcia klap, czyli 80, pitcze, klapy 15. Ujmujemy jeszcze mocy. I postaramy się utrzymać lot poziomy z prędkością około 65 węzłów. Ujmujemy jeszcze klapę. Widzicie, samolot ma tendencję do pływania, wolniej reaguje na stery, nie jest taki nerwowy. Musimy się do tego też przyzwyczaić. I przede wszystkim w przypadku utraty mocy silnika, czy tam zmniejszenia mocy silnika, nawet prędkość będzie bardzo szybko spadać. Opór jest dość duży, więc musimy o tym pamiętać, prawda? Tak, rozpędzamy i możemy już klapy całkowicie schować i tym samym ćwiczenie mamy zakończone. Tak, możecie ćwiczyć na klapach małych, na klapach 30, na klapach 40, zależnie od typu samolotu. Przy przesiadce na nowy typ samolotu warto zapoznać się z jego charakterystyką, z jego specyfikacjami, czy poćwiczyć chociażby takie podstawowe manewry jak dzisiaj. Kierowca Tango Papa Foxtrot i zwalniamy strefę TR-25. Tango Papa Foxtrot, przyjem. Wylatujemy ze strefy, a my tymczasem kończymy odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. Ćwiczcie, trenujcie i do zobaczenia. Dzięki. Fly safe. Fly safe.